Muszę się usprawiedliwić, czy do księdza, kanonika, doktora, wykładowcy, autora pięciu książek, ja będę mówił na ty, Tak, a nie per ksiądz, bo tak po prostu przyszliśmy na ty. Nie, to nie jest jakiś wyraz mojej antyklerykalnej złośliwości. Także, jak ci się podobał film Egzorcyzmy Polskie? No, znaczy byłem pod wrażeniem na pewno, a zwłaszcza, bo ja tak też swoim emocjom nie za bardzo wierzę, nie? Ale pytałem tych ofiar egzorcyzmów i ludzi, którzy też niezwiązani byli z religią, no to był szok dla nich rzeczywiście to, co widzieli. To nie tylko w sensie jakby treści, która była przedstawiona, ale formy przekazania, że taka była nieprzegadana, ale po prostu ich zrzucało na ziemię. Jestem trochę zaskoczony. Film pokazuje takie trudne rzeczy w kościele. Jakby no jest odbierany przez wielu ludzi, że atakuje kościół. Zresztą coś takiego powiedziałeś o ofiarach egzorcystów, że masz kontakt z ofiarami egzorcystów. Jak to jest? Co to znaczy? No, czy po filmie Szołajskiego zostałem jakby takim znawcą. Niektórzy mnie traktują jako egzorcystę. No i przez ten film, który jakąś tam popularność wzbudził, no to ludzie się do mnie zgłaszają. No i w tym sensie wiem już z rozmów, spotkań, że to są ludzie poważnie zniszczeni psychicznie. Między innymi przez egzorcyzmy. No ale jak to? Egzorcyzmy mają pomagać. Po to są w kościele, żeby pomagały. To jak to się dzieje, że szkodzą? Nie wiadomo. Nie, no ale to nie chcę nic sugerować, nie? Po prostu wyjaśnij to, jak to jest, bo jak ja próbuję to wyjaśniać na wiele sposobów, ale ja nie jestem księdzem, ja nie mam takiego znaczenia, nie? Może ja powiem powiedzieć na początku, że jesteś psychoterapeutą, może jest coś, czego nie powiedziałem o tobie, a co powinienem powiedzieć, przedstawiając cię. No, to znaczy ktoś zostaje psychoterapeutą, który już wcześniej ma jakieś predyspozycje, że musi się czuć drugiego, słuchać drugiego, nie? No i na tym polega właściwie sens psychologii, psychoterapii i popularność dzisiaj, że no, wszyscy gadają, a nikt nie słucha. No i psycholog właściwie tylko słucha, niby coś robi, ale główna rola psychologa to jest wysłuchać człowieka. No i w tym sensie pewno, nie, że jakby ja rozumiem, czuję tych ludzi, którzy przeżywają te egzorcyzmy chociażby, natomiast egzorcyści nie czują tego. No, większość ludzi jest niewrażliwa, nie słucha. Taka scena z filmu Szołajskiego jest, że dziewczyna przychodzi do księdza tam, żeby jej udzielił komunii, ale widać po niej, że już jest w panice, a ten ksiądz w ogóle jakby nie czuje jej. No to idź tam gdzieś, no i potem, no to przyjdź za chwilę, nie? A nie dostrzega w jej oczach paniki, przerażenia. No i to co pokazałeś na filmie, no ja jakby takich drastycznych scen nie widziałem, natomiast no to jedynie co się dowiedziałem od tych ofiar potem, ale takich drastycznych scen, jak ty pokazałeś na filmie, czy potem jeszcze pokazujesz, to nie spotkałem. No, ściśle rzecz biorąc, to ja też ich nie widziałem. Ja bardziej relacjonuję to, co ofiary mówią. Raczej Tak, to jest no też, u tak. mnie też mówi ofiara, nie? Bo Tak, trudno tak. jest coś widzieć, jeżeli dzieje się za zamkniętymi drzwiami w piwnicy kościoła. Dokładnie. Że no, widać po ekspresji człowieka, który to przeżył, jak opowiada, jak to czuje. Jak nie pamięta zwłaszcza to z tego twojego no, z egzorcyzmów polskiej o tej głównej bohaterce, o ofierze, że właśnie przy tym dotykaniu tam w miejsca intymne ona jakby tego nie dostrzegła, a dostrzegła pewien detal, że miała miesiączkę, że tu jest widać, że ktoś, kto przeżywa takie przykre rzeczy, on nie wie, że był dotykany wręcz, nie? A wstydzi się zupełnie coś innego. I to było takie dla mnie niesamowicie szczere wyznanie, które pokazuje, że nie, że no, to jest zespół stresu pourazowego, że to są tylko takie flashbacki, człowiek nie pamięta dokładnie i to jeszcze uwiarygodnia tą bohaterkę.
bo tam niektórzy tak by ci zarzucali, że to zmontowany film, że... Tak, że zatrudniłem aktorów, żeby grali księdza. No. Żebym miał trochę pieniędzy na tych aktorów. No. No nie, ale jeszcze jest taki zarzut właśnie, bo to jest zaskakujące, nawet właśnie też dla mnie było, że zarzut jest wobec mnie, że ja znalazłem jeden radykalny przypadek i go ekstrapoluję na całe środowisko. A teraz jesteś księdzem i mówisz, że słyszałeś o innych. No to jak to? To rozwijmy to. To jest ciekawe. Czy no, też nie chcę mówić... Oczywiście, ja wiem, bo jest kwestia etyki zawodowej i tajemnicy, tak? Tak. Czy jest coś, co możesz powiedzieć na ten temat? Anonimizując rzeczy. No czyż de facto wiele przypadków, no takich jak pokazałeś, ten indywidualny, z tym molestowaniem, czy tak no, jakimiś tam w tym kontekście, to tak. To no ileś osób spotkałem, to jest fakt. Każda taka sprawa to jest wystarczający materiał do afery. A tutaj mamy taką sytuację, że tych spraw jest wiele, że wydaje mi się, nie wiem, ja próbuję to pokazać, że tu jest opis przemocy jakby spójny ze strony ofiar i ze strony sprawców, którzy mówią kazania o tym, jak się dzielnie siłowali z zaburzonymi nastolatkami. No mam wrażenie, że to nie spotyka się z jakąś adekwatną reakcją. No niestety, znaczy... Znaczy na pewno byłoby dobrze, gdyby no, procedura sądowa była jakaś tam linia orzecznicza, żeby była jakaś doprecyzowana. Do tej pory to, co dlaczego umarzane są postępowania, no bo twierdzi się, że to była osoba dorosła. A osoba dorosła, no, skoro przyszła na egzorcyzmy, znaczy wyraziła zgodę. Potem dla sędziów, prokuratorów, czy wycofała tą zgodę, nie? No, czy to nie może, de facto nie może wycofać zgody, bo jest przymuszana przez egzorcystę, bo jeśli się buntuje, nie chce tego, chce uciec, to egzorcysta zwykle interpretuje to jako, jako działanie szatana, no i no, obezwładnia tą osobę, no i de facto można powiedzieć, że nie było wycofania zgody i w tym sensie sąd umywa ręce, no bo była wyrażona zgoda, nie było wycofanej zgody, no i... Ja mam taki wywiad z księdzem egzorcystą i on opisuje łóżko z pasami skórzanymi, które zamówił na wymiar u stolarza, po to, żeby unieruchamiać osoby egzorcyzmowane. Jakby dostrzegam taki element przymusu, jeżeli ktoś jest związany na przykład i traci przytomność. Też na przykład w Poznaniu jest taki egzorcysta, który połowę swojej plebanii, tego mieszkania, które ma, przerobił na takie coś w stylu lochu BDSM-owego, że tam ma krzesło takie z pasami, to wszystko jest takie straszne. No i tam wynajmuje ten pokój innym egzorcystom, bo nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby wbudować coś takiego. No ale są świadkowie tego, bo są osoby, która tam była. Jest to dziwne, w sensie jest to dziwne dla mnie. Ja od dziecka jestem katolikiem, chodziłem na religię od podstawówki i nie słyszałem nigdy o takich rzeczach. No. Czy to jest coś takiego, co musi być w kościele? Czy to jest element jakiejś doktryny, która przed nami jest ukrywana? Skąd to się wzięło? Znaczy, dla mnie jest to też przerażające, ale podejrzewam, że ci nasi polscy egzorcyści to, brzydko mówiąc, małpowali z Amorta, bo on też chyba do jakiegoś... Tak, on też unieruchamiał osoby. No, według mnie no, to jest absolutnie niedopuszczalne. Znaczy, owszem, egzorcyści twierdzą, że no, jeśli ktoś zagraża swojemu życiu czy innych, no to trzeba go uruchomić. No to jest argument logiczny, ale to, co robią właśnie, te że już przygotowują tę maszynę tortur właściwie, no to jest przerażające, tego nie wolno. No, ktoś wchodzi do takiego pomieszczenia, takiego lochu z tym, nawet jak jest delikatnie lękowy, no to psychicznie już jest wykończony. Tak, no ja sam bym się przestraszył. No, no jeszcze jak zostaniesz przywiązany, nie możesz ruszyć, no to ci ludzie, którzy są jakby podejrzeni, że są opętani, są zazwyczaj bardzo lękowi, delikatni, no to już można sobie wyobrazić, co się z nimi dzieje.
A jeśli ktoś jeszcze by miał traumę dziecięcą czy molestowanie, był unieruchamiany podczas tych różnych czynności, no to to... Słuchaj, jest... możemy zaraz do tego przejść, bo ja jeszcze chciałem, ale inaczej zapomnę, jak mi dopytam cię od razu. Bo mówiłeś tych takich o kwestii jakby orzecznictwa i tak dalej, ale jeszcze mnie interesuje, to jest najcenniejsze, no z racji tego, że jesteś księdzem po prostu, żebyś spróbował nam wytłumaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia wewnątrz kościelnych regulacji. Bo samo to na przykład jest są takie fragmenty w Piśmie Świętym, jak to święty Paweł chyba, tak, mówił, pisał do gminy, że samo to jest oburzające, że się zdarzają spory sądowe między wami. I jakby to z jednej strony, że to jest jakby już nietypowe, żeby między katolicy między, albo księża między sobą, żeby się procesowali, że dla nas to w pewien sposób jest to uzasadnione, jeżeli tą interwencję sądu świeckiego się traktuje jako ostateczność z punktu widzenia bieżącego człowieka. No ale z drugiej strony Kościół przedstawia to tak, że egzorcyści są wybranymi kapłanami, którzy są selekcjonowani do tej posługi, że jest ścisła kontrola nad nimi. I w takiej narracji to jest w pewien sposób logiczne, że człowiek oczekiwałby jakiejś reakcji ze strony Kościoła wewnętrznej, prawda? Jeżeli jest jakiś nadzór, to troszeczkę na podobnej zasadzie, jak działają izby lekarskie, prawda? Czy to tak wygląda, czy nie? Znaczy, patrząc po tych reakcjach, chociażby po filmie Szołajskiego, czy po twoich filmach, czy innych nagłośnieniach dziwacznych, chociażby ta grzech pokoleniowy, spowiedź furtkowa, co zostało już tam ocenione negatywnie, praktycznie nie ma żadnych reakcji. I zresztą po wypowiedziach egzorcystów można sądzić, że oni dalej jakby argumentują, że to, co robią, jest w porządku, non-stop gdzieś tam można usłyszeć. Zresztą ludzie też wędrują do tych egzorcystów. No i tu jakby też, można powiedzieć, no, rynek jest taki, że jest zapotrzebowanie, można powiedzieć, na te egzorcyzmy. No i stąd jakby tu Kościół, ten hierarchia traktuje to, że jest wszystko w porządku. No okej, ale tu nie mówimy o kwestii, wiesz, zakazania egzorcyzmów, tylko mówimy o tym, żeby na przykład tych najbardziej zaburzonych sprawców odsunąć od tej posługi, nie? Wydaje mi się, że kwestia nieposłuszeństwa jest traktowana w Kościele bardzo poważnie, jeżeli jakiś ksiądz podskakuje biskupowi, to często jest jakoś ukrócany, zsyłany na gorszą parafię czy coś takiego. A tutaj mamy taką sytuację, że są wydane wytyczne episkopatu i jednocześnie księża publicznie te krytykują, nawet w mediach zależnych od władzy kościelnej, biskupa bezpośrednio. I nie ma żadnej reakcji na to. W sensie... No prosty przykład jest dla mnie, z Glasem jest najlepszy przykład. Znaczy chodzi o to, że były wydane wytyczne dotyczące posługi egzorcystów. Te wytyczne są takimi właśnie... no niby jakimś przepisem prawnym, ale nie ma tam żadnej sankcji, więc egzorcyści mogą je ignorować bezkarnie, ale jednocześnie ksiądz, który się przedstawia jako egzorcysta w telewizji diecezjalnej, krytykował te wytyczne i postępuje jawnie wbrew nim, publicznie. I to się nie spotyka z żadną reakcją, nawet takim słownym komentarzem ze strony biskupa, że to jest niestosowne. Już nie mówiąc o tym, że jednym telefonem biskup może zwolnić wszystkich ludzi w tej telewizji, którzy doprowadzili do tego wywiadu. No, to jest z jednej strony. Z drugiej strony jest coś takiego, jak na przykład ja czasami podnoszę jakieś zastrzeżenia wobec egzorcystów, czy ludzi, którzy tak się przedstawiają, to jest taki argument, jak troszeczkę z rewolucją komunistyczną, że się mówiło, że jak gdzieś komunizm nie działa, to nie był prawdziwy komunizm. No tak. I tu jest podobna sytuacja, że jak podnoszę zarzuty na przykład wobec księdza Glasa, a to nie jest prawdziwy egzorcyzm. Tak, tak. No. I to jest o tyle nieuczciwe, że w sensie, że ja wiem to, ja tu też o tym mówię, że on był egzorcystą, a już nie jest, teraz zaczął się zajmować działalnością medialną, ale jest wielu takich ludzi. Jest no na przykład ten ksiądz tu z Salcesonem, tak? Michał Olszewski. Z Salcesonem wypędzał, sam się chwali w książce,
tym, że na siłę wpychał w usta dziewczyn Salceso i chciał wypędzić demona wegetarianizmu w ten sposób. I to nie był wywiad, że ktoś go zaczepił na ulicy, tylko on sam to napisał w książce i pozwolił to opublikować. Więc to już jest dla mnie niesamowite. Ale on też przestał być egzorcystą, potem zajął się działalnością medialną i dostał wielomilionową dotację z pieniędzy publicznych na tę działalność. I w tym sensie, i to jest taki życiorys, który się powtarzał egzorcystów. Ja przepraszam, że tyle mówię, bo to jest nawet z tobą, to ty powinieneś mówić, nie? Ale to jest dla nas znaczy, świeckich, wiesz, też fajnie, dla że nas mówisz... świeckich to jest niezrozumiałe. Fajnie, że mówisz, bo ja jakby nie siedzę w tym temacie i, jasne. I dzięki, wiesz, tobie czy ofiarom dowiaduję się, że takie procedury są. No, o tym Olszewskim nie słyszałem. No, Glas, no to gwiazda znana, no to... O tym akurat słyszałem, no ale jeśli on podważa niektóre, bo to już, to mówiłeś, mi się przypomniało wczoraj, że podważał chyba ten, że nie trzeba iść odsyłać... Tak, bo jest takie zalecenie, żeby zrobić konsultację psychologiczną i psychiatryczną. Ja tu dostrzegam dwa problemy polegające na tym, że po pierwsze to jest ignorowane. Ja mam wiele, znam wiele osób, które nie trafiły do psychologa, albo wręcz wbrew diagnozie ze szpitala psychiatrycznego były zastosowane. Z drugiej strony jest właśnie jakość tych konsultacji. Tego, że ksiądz Glas mówi coś takiego, że okej, konsultacja może być, ale tylko jeżeli to jest psychiatra wierzący, otwarty na kwestię opętę. No to jest błąd. Dlaczego? Jesteś księdzem. Przecież pobożni ludzie to chyba dobrze, że są gdzieś windowani, czy nie? No nie ma czegoś takiego, znaczy no jest niby psychologia chrześcijańska, tak się nazywa, ale znaczy dla mnie to jest mocno naciągane. Tak jak zajmuję się medytacją, mindfulnessem, jest to świecka kliniczna, i potem dodaje się element chrześcijański i twierdzi się, że to chrześcijaństwo. No, to takie, no nie, jest jedna psychologia, jedna szkoła, oczywiście są ileś szkół, ale tu nie ma jakiejś religijnej, niereligijnej. Owszem, większość psychologów traktuje sprawy religijne, że ich nie znają się, odsyłają. To jest też błąd, że psycholog, psychiatra też powinien do takich ludzi, jak jest profesjonalistą, powinien też ich zrozumieć, wysłuchać, iść ich tokiem myślenia i byłoby wszystko w porządku. Więc to też po części jest wina trochę ze strony psychologów, psychoterapeutów, że jakby strasznie się dystansują, odpychają ludzi, lekceważą wręcz ludzi religijnych, którzy podejrzają, na przykład podejrzewają u siebie opętanie. Jakby się nimi zajął, to by im pewno pomógł. No i wtedy nie byłoby tego kwestia, czy psycholog chrześcijański, czy nie. Więc to takie jest no, głupie trochę. No jeszcze bardziej to jest jasne dla mnie z psychiatrami, gdzie jednak no, psychiatra ma jasne takie kliniczne to objawy chorób, które może zdiagnozować. To by się wydawało, że jest logiczne, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie. No z drugiej strony ja sam w swoim środowisku, tak, już zupełnie prywatnym, się spotkałem z takim kontrargumentem. No to jeżeli psychiatra nie wierzy w Boga, to wiadomo, że zawsze coś tam znajdzie, jakąś chorobę, przypasuje to do niej i taka osoba będzie cierpieć, nie dostanie profesjonalnej pomocy u egzorcysty na przykład. Znaczy mówię, no myślę, że sporo psychiatrów jest tak, że czy psychologów, psychoterapeutów, którzy traktują, że to, że ktoś rzeczywiście pod względem religijnym jest dziwaczny, bo to jest prawda. No i tylko, że traktują, że to jest religijny obraz zaburzeń psychicznych. I tyle. Jeśli tak potraktują, zaburzenia psychiczne się wyróżniają, mają obraz różny, nie? I taki albo taki, a jedni... To i okazuje się, że sporo ludzi, którzy są w szpitalach psychiatrycznych, no, są mocno zainteresowani religijnością. No i dla psychiatrów też jest takie patrzenie, a no tak, religia już od Freuda, a religia to jest zaburzona rzecz. No oni mają takie doświadczenie też skrzywione, nie? No ale jak jest Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, tak? To oni cały czas twierdzą, że w Polsce jest 80 parę czy 90% katolików, a tu trochę tak opisujesz, jakby katolicy mieli nie być leczeni, dlatego że są wierzący. No...
I poniekąd to prawda, że ludzie religijni, a zaburzeni psychicznie w stopniu, powiedzmy średnim, może niewysokim, poradzą sobie, mają taką jakąś odporność, dynamikę, bo on wie, że to nie jest choroba psychiczna, tylko to jest cierpienie od Boga i on sobie poradzi, nie? A jak człowiek jest niewierzący, nie ma tej dynamiki, więc w tym sensie ta religia, czy nawet te objawy opętania powodują, że człowiek dłużej będzie człowiek wierzący dłużej będzie funkcjonował, mimo że już ma takie podwyższone stany zaburzenia. Okej, okay. To porozmawiałem, bo ja ci przerwałem, jak zacząłeś mówić, tak to przynajmniej wyczułem, o tym, jakie osoby trafiają do egzorcystów z twojego punktu widzenia. Czy to jest pytanie, na które da się odpowiedzieć? Myślę, że tak, to znaczy z moich doświadczeń i badań też, bo robię badania psychologiczne online, no to mi się tam zgłaszają z różnych środowisk i ewidentnie, jeśli ktoś ma zainteresowania religijne, medytacyjne czy coś, to ma podwyższone wskaźniki obsesyjno-kompulsyjne. Czy to są osobowości, które od początku są wychowywane, żeby być idealne, grzeczne, spokojne, nie zdenerwować się, nie popatrzeć na chłopczyka, nie popatrzeć na dziewczynkę, nie chodzić w krótkiej spódniczce. Blokują tę taką naturalną spontaniczność, żeby po prostu się bawić, tam przytulić się czy coś. To jest takie bardzo naturalne. To blokują, no i potem coraz bardziej odwala, potem te myśli jakieś tam, nie chce tych myśli, potem wypiera coraz bardziej. No i potem te wyskakują czasem takie dziwaczne myśli, że na przykład właśnie często się powtarzał tych, jakiś samogwałt, masturbacja, że to on nie chce to robić, czy coś tego, potem wyrzuty sumienia, idzie znowu, no to są obsesyjne. On wypierał te myśli, one mu wracają. A on potem idzie, spowiada się, chodzi do egzorcystów, nie, pokutuje, to nic nie daje, no i to jest taki proces. No a jak, z jakiego powodu, że z tego powodu, że ktoś się masturbuje, chodzi do egzorcysty? No z tego wiem, to tak, że już parę tych takich osób spotkałem, że to był powód, między innymi z filmu Szołajskiego, tak. Że to jest tak, że on popełnia grzech ciężki, którego nie potrafi się wyzwolić, no i... Ja nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że generalnie w populacji dosyć dużo jest ludzi, którzy by się zdarzało, że się masturbowali i patrząc z tego punktu widzenia, to egzorcyści mieliby pełne ręce roboty. No to podobno mają. I tam praktycznie wszystko jest traktowane, może być wszystko traktowane jako objaw opętania. Nie? Że nawet ktoś wszedł do kościoła, czuje niepokój. To już jest powód do opętania. Hazard, nie wiem co jeszcze. Coś tam... Już nie pamiętam nawet, co tam egzorcyści wymyślają, że to jest dowód opętania. No dobrze. I ktoś przychodzi na przykład do egzorcysty, na przykład z tego powodu, że się masturbował i no, twoją historię, no. A jednocześnie mówiłeś o tym, że są osoby skrzywdzone przez egzorcystów. Co się dzieje pomiędzy tym, jak ktoś przyszedł, a tym, jak wyszedł? Na czym polega to skrzywdzenie? Co się dzieje potem? Jeżeli ktoś przyszedł z takim problemem do egzorcysty, to pewnie dzieją się różne rzeczy, bo są różni egzorcyści. No tak. Ale jakie są możliwe scenariusze? Znaczy to jakby... Twojego filmu czy coś, że w ten sposób niektórzy sądzą, że jeśli ktoś ma problem w częściach erotycznych, a nie w głowie, no to trzeba mu tam wypędzać tego diabła. Okej, ale czy to jest w sensie, czy to jest coś takiego, z czym się gdziekolwiek spotkałeś poza moim filmem? Bo nie chciałbym być jednym źródłem w tej sprawie, nie? Ale w sensie tych dotykania w miejsca intymne, tak, tak. No mówisz o tym w taki sposób, jakby to była codzienność, nie? A w tym sensie to jest dla mnie szokujące. Jakby. A tak, no dla mnie też. W ogóle dotykanie, nie? Kogoś to dziś jest jakby niedopuszczalne również w Polsce, bo dawniej to już w Stanach Zjednoczonych, czy dotknąć kogoś w rękę, to już jest sprawa sądowa. U nas to jeszcze było dopuszczalne, że tam... Że księża byli traktowani jako właśnie jacyś tacy apłciowi, którzy nic nie zrobią, tam dzieci przytulali dzieci, byli takimi matkami, nie?
No i tak było traktowanie. No i prawdopodobnie też między nimi dlatego ludzie jakby z ufnością oddawali no, te swoje dzieci, młodzież, egzorcyście, który, jeśli miał jakieś skrzywienia, no to mógł je wykorzystać. Nie? Ludzie religijni, jakby można powiedzieć, są bardziej podatni na tak zwane opętania. To nie są opętania, tylko ma zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Czy jest jakiś inny rodzaj zaburzeń? Dysocjacja. Dysocjacja, czyli ktoś, kto przeżył jakąś traumę dziecięcą, większą lub mniejszą, zwłaszcza we wczesnym wieku, no to ma właśnie taką... No, nauczył się, nie, że powiedzmy mama czy tata przychodzi i robi pewne czynności z nim, które on czuje, że są złe, natomiast nie potrafi pomyśleć, że mama coś złego robi i, to jest, i wtedy następuje odcięcie, nie, że w ogóle tego nie czuje. No i ten mechanizm dysocjacji jest o tyle fajny, że ktoś no, nie czuje tego w ogóle. Nie? Można go kłuć potem, wbijać mu, on nie będzie czuł, to jest zbawienne dla niego. No ale niestety, no, jeśli to jest ciągle traktowane, no to już no, ktoś no, ma... To nie ma kontaktu ze sobą, z innymi, bo po prostu poczuje delikatne zagrożenie ze strony, nie wiem, narzeczonego, kogoś dobrego, no to może zareagować strasznie, nie? To znaczy jak? Wpaść w szał, nie? Zaatakować, nie wiem, zachować się jakoś strasznie, nie? Bo to potraktuje jako atak na niego, no i wtedy nie ma kontroli nad tym, więc może różne dziwne rzeczy robić. Czy może nawet nieświadomie, jak to egzorcyści twierdzą, że może prowokować seksualnie, nie? Bo generalnie jest tak, że człowiek w dzieciństwie, kiedy nie ma pojęcia, co jest seksualność, erotyczność, ale jednak jeśli jest molestowany, to on odczuwa tą przyjemność, nie? Więc to jest przyjemne poniekąd, ale równocześnie tragiczne, no to jest dość skomplikowane. I potem on może się w trakcie takiego zagrożenia czasem zachowywać jakby prowokacyjnie. To co mówią egzorcyści niektórzy. No a to jest no, już jakby dziwna interpretacja tych egzorcystów, jeśli traktuje, że on był prowokowany. To może być pytanie, które wytniemy w montażu, ale dawniej bywało tak, że dzieci się kara fizycznie. I na przykład jestem sobie w stanie wyobrazić taką dziewczynkę, która będąc dzieckiem na przykład dostawała klapsy od ojca. I to z jednej strony ją bolało, a z drugiej strony mogło też w jakimś sensie pobudzać erotycznie, nie? I to jest troszeczkę taki mechanizm, który może spowodować takie sadomasochistyczne zainteresowanie na przykład u kogoś. I dostrzegam też taki rys na przykład w tych relacjach między egzorcystami a ich penitentami, nie? Jest to taki rodzaj jakiegoś no takiego BDSM-owego związku w tym, nie? Czy to coś takiego jest możliwe? Jest. Wszystko jest możliwe. Jeszcze tylko dopytam, bo to jest bardzo trudne. Zaburzenia dysocjacyjne to jest bardzo trudna rzecz. Ja nawet postaram się zapomnieć to wszystko, co przeczytałem na ten temat przez ostatnie 3 lata. Bo troszeczkę tak jak to opisałeś, czy to jest właściwy sposób myślenia, że tworzą się tak jakby dwie osobowości człowieka? Tak. Jest jedna dobra i zła. No i tu jest też tak jak to zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Te osoby chcą być bardzo dobre, są bardzo, one tak naprawdę są wrażliwe, dobre, miłe dla innych, ale czasem zachowują się negatywnie. Ta zła osobowość, bo wypierali ją, no i ona prędzej czy później agresja, czy też te zachowania autoerotyczne, czy jakieś tam wyjdą w sposób dziwny, nieakceptowalny dla nich, ale to wychodzi to zła i to jest szatan, nie? I to samo właśnie przy zaburzeniu dysocjacyjnym. No, tam jest jeszcze specyfika, nie? Która osobowość jest nadrzędna. To, pamiętam jeden przypadek, że właśnie ta osobowość zła, no to puszczała się tam, szalała, nie? Piła alkohol i potem odcinała się, a cierpiała ta druga, bo ona pamiętała. Aha, rozumiem. Czyli nie, dobra jak jest nadrzędna, a zła taka, to ta no szaleje, a cierpi tamta, no bo ta już się odcina, nie? Gdybym to, co mówisz, opisał językiem średniowiecznym, jako takie ćwiczenie literackie,
to mam wrażenie, że wyszedłby mi opis opętania diabelskiego. No, dokładnie. Dokładnie. No i też tak jest w podręczniku psychiatrycznym, że to jest w tej kategorii opętanie, to dysocjacja między innymi. To znaczy, chodzi ci o tą klasyfikację Tak, ICD-10, tak, tak, o tak. to, że. Bo to jest też bardzo. To jest też używane jako argument przeciwko mnie, że skoro jest takie słowo jak opętanie i ono jest używane przez egzorcystów do nazywania wszystkich rzeczy, których nie rozumieją, a psychiatrzy też używają słowa opętania, to znaczy, że psychiatrzy uznają, że jest coś takiego, czego medycyna nie ogarnia i to jest właśnie opętanie, i tam jest zostawiona taka furtka, która jest wytrychem do tego, żeby posłać chorych ludzi w ręce Glasów, Olszewskich czy Amontów. Czy to jest, jakby się do tego ustosunkowało? No, to jest właśnie takie śmieszne, że jeśli w podręczniku jest trans i opętanie, no to znaczy, że to jest choroba psychiczna. Natomiast jeśli jest to choroba psychiczna, to nie jest opętanie, więc tu jest takie śmieszne. Taki dylemat, nie? Czy to jest choroba psychiczna, czy nie jest choroba? A co to znaczy w ogóle? Co to znaczy opętanie według lekarzy? Z tego co wiesz, no, co to znaczy? Czy to jest za trudne pytanie być może? Nie, to jest dobre pytanie, bo na przykład jest książka Jacka Dębca, doktorat, to jest psychiatra, obecnie pracuje w Stanach Zjednoczonych, chyba tym się nie zajmuje, ale wtedy był na takim etapie i fajnie to on pokazał. Właśnie pokazał, czym się różni to opętanie jakby w sensie religijnym od tego podręcznikowego, że są pewne niuansiki delikatne, Czyli to są dwie różne rzeczy. dokładnie, no, zaburzenie dysocjacyjne, no to jest właśnie, jest dość precyzyjne, można rozpoznać, kiedy jest i ono zazwyczaj, no, zaburzenia dysocjacyjne trwają długo. Natomiast opętanie to jest właściwie jednostkowy taki szybki początek, szybki koniec. Tym się na przykład różni, nie? W sensie medycznym dysocjacja trwa długo. No, to jest zaburzenie dysocjacyjne, które no, trudno wyleczyć, trudno trwa. A przy opętanie ma podobne objawy jak dysocjacja, ale ono ma szybki początek, szybki koniec. I tu też jest problem znowu z egzorcystami, którzy powtarzają rytuały, ileś czasem kilka lat trwa, Tak. co jest właściwie no, wyklucza to, że to jest opętanie. Pokazuje, że to jest zaburzenie dysocjacyjne, czy coś takiego, nie? No nie, no ale mam tutaj taki problem właśnie z tym, że Jezus wyrzucał złe duchy jedną jakby modlitwą, a egzorcyzmy trwają czasami wiele lat i księża egzorcyści sami o tym mówią. No to jest dziwne. To jest dziwne. Czy te zaburzenia można pogłębić, jak się wiele lat uprawia jakimś egzorcyzmem? Tak. Jeśli ktoś ma na przykład zaburzenie dysocjacyjne, to będzie wzmacniał. Że o, jesteś zły, tamtoś, tego. Czy każde zaburzenie można wzmocnić przez egzorcyzmy, jeśli jest to zaburzenie psychiczne. Stąd właśnie to, że no, według mnie to obligatoryjne jest odesłanie do psychologa czy psychiatry przed podjęciem rytuału egzorcyzmu. Jest to obligatoryjne, bo To rzeczywiście znaczy, powinno być, musi być. ale Natomiast nie jest. nie jest, jest. Nawet w podręczniku jest wskazanie, że powinno być. No i tu można zgodnie z podręcznikiem nie odsyłać no, pacjenta do psychiatry no i nadużycia. Ja z całym szacunkiem dla psychologów, psychoterapeutów, ale dostrzegam pewną różnicę między psychiatrą a psychologiem. Wydaje mi się, że psychiatra byłby tu bardziej odpowiedni, żeby diagnozować chorobę. No na pewno. No, psychoterapeuta zwłaszcza ma ten minus, że psychoterapeuta idzie, żeby wyleczyć zaburzonego, trzeba wejść w jego świat, w jego myślenie. Ja muszę mu wierzyć. Wiadomo, że mam dzwoneczek zawsze, że może to zaburzenie, ale to z jednej strony wiem, że to jest objaw, ale równocześnie muszę iść ten świat. Rzeczywiście, jak się no, pracuje z osobą zaburzoną, no to jest
Każda osoba zaburzona jest piękna po prostu, jest wrażliwa i świat jest, jak się tak czuje, to jest fajne, wciągające. No i wtedy można popłynąć, też zwariować, że terapeuta może pójść ten świat. Psychiatra, większość, nie, to wie, zaburzenie, koniec. Dopóki się nie przyznasz, że jest to zaburzenie, nie wyjdziesz na przechadzkę ze szpitala psychiatrycznego. Nie? No i tam pacjenci wyczumują, ale czasem nie wyczumuje, już chce wyjść. No i idzie do tego ordynatora i mówi, tak, to są zaburzenia, ale wychodzi za drzwi, klnie, że on i tak wie, że to jest prawda, ale miał interes. Ale to już jest taki wskaźnik, że zdrowieje, nie? Że potrafi manipulować już psychiatrą i tak dalej. Więc psychiatra na pewno tu jest bardziej jakby obiektywny, ale też go można zrobić w konia, nie? Jest ten eksperyment, już nie pamiętam których psychologów, że iluś tam, czy jeden? Chyba jeden, już nie pamiętam, że to ustalili tam między sobą. Dobrze, że zgłosili ministrowi zdrowia. Jeden profesor psychiatrii poszedł do szpitala psychiatrycznego, zupełnie obcego, no i miał się normalnie zachowywać i tylko mówić, że słyszał głos. No i zamknęli go. No i nie chcieli go wypuścić, tego profesora psychiatrii. No dobrze, że ten minister tam wiedział o tym, no i znalazł go, no i go wypuścili. No. Okej. Okay. No ja jestem świadomy tego, że się zdarzają nadużycia w psychiatrii i troszeczkę z tego powodu jeszcze bardziej martwią mnie egzorcyści, dlatego że psychiatra jednak jest dosyć solidnie regulowana. Tam są. Dokładnie. Mam wrażenie, że są przepisy, które przewidują każdą możliwą patologię, a w kościele jest tak, że kościół cały czas od pół roku ponad nie jest w stanie policzyć, ilu jest egzorcystów w Polsce. Tak. Znaczy są procedury, nie? No rzeczywiście, bo też, no, jak rozmawiałem, znaczy rozmawiałem, pisałem właściwie, bo egzorcyści raczej tak niezbyt, no, znaczy ewidentnie mnie traktują jako wroga ich, no, ale tam niektórzy się odzywali, no to też ich jest zarzut, że przecież w szpitalu psychiatrycznym też się zniewala, wiąże się w te kamizelki. No to odpowiedź jest u psychiatrów, psychologów, że tu są procedury, tam nie może ktoś jednoosobowo podjąć decyzję, tylko musi być jakaś tam komisja, można powiedzieć, że iluś tam musi podpisać, że tak trzeba. No chyba, że rzeczywiście jest to już w danym momencie agresja taka, że no nie ma wyjścia, to już trzeba. No muszą być też pasy atestowane, tak? Nie robi tego stolarz, tylko się kupuje w sklepach medycznych. No a też nie może być ten fotel z tymi, to jakiś potężny fotel z tymi skórzanymi pasami, no bo to straszne. Może troszeczkę zmienimy temat, bo na pewno chciałem Cię o to zapytać. Użyłeś takiego sformułowania jak mindfulness. Co to jest mindfulness? To znaczy, tak by potocznie mówiąc, medytacja świecka. Z tym, że to jest potoczne rozumienie. Natomiast tak obiektywnie jest to stan uwagi. A głównie chodzi o to, że jakby odkryto, no, w latach późnych, 70., 80., że medytacja dobrze robiona jest metodą, którą praktycznie można leczyć wszystkie zaburzenia psychiczne, nawet fizyczne, nawet neurologiczne. Czy to nie jest jakaś pseudonauka? Bo leczenie, medytacja i leczenie jakichś chorób fizycznych medytacją brzmi trochę tak jak z jakichś astralnych czasopism. Tak. Znaczy w sensie naukowym, no to nie, to jest tak. Jest to tak udowodnione, że nic tak mocno nie jest udowodnione jak to. Na przykład, nie wiem, w zeszłym roku już opublikowano w samym jednym roku chyba ponad 4 albo 5 tysięcy publikacji w poważnych czasopismach naukowych i z użyciem, no, już poważnych narzędzi do badania mózgu, EEG, skanowanie magnetyczne, procedury analityczne, statystyczne zaawansowane, że po prostu, no, nie ma jakby, aktualnie każda dziedzina zdrowia, psychologii zdrowia, medycyny musi to przyjąć i zmienić swoje myślenie. Nie? Polska tu jest jeszcze odporna, my jeszcze siedzimy, jeśli chodzi o psychologię, w psychologii freudowskiej, dynamicznej, terapia, która trwa 3 lata, skuteczna jest, no, tam
zaburzeniach histerycznych, narcystycznych, wreszcie nie jest skuteczna. No i w większości leczy się właśnie tą metodą, która jest nieskuteczna. Natomiast okazuje się, że właśnie na przykład zastosowanie tych interwencji opartych o mindfulness, terapia grupowa, bardzo tania, trwająca 2 miesiące, spokojnie pomaga praktycznie wszystkim. Zresztą jak nawet człowiek nie ma większych zaburzeń, chociaż z moich doświadczeń jest tak, że ludzie, którzy nawet po paru próbach samobójczych, sami praktykując w miarę ten mindfulness, w miarę systematycznie, delikatnie, no, nie wracają do prób samobójczych. Natomiast to ja ich nie stać na terapię, bo trzeba zapłacić na terapię. Ja na przykład im tam, powiedzmy, daję tylko instrukcje, nagrania i oni sobie robią, mogą zadzwonić w każdej chwili, jakby coś tam im przyszło do głowy, żeby zrobić dziwnego. No i jako tak działa. Użyłeś takiego sformułowania świecka medytacja. I teraz ja przez chwilę wewnętrznie w swoim mózgu przeniosę się do takiej prawicowo-katolickiej banki informacyjnej. I teraz jak słyszę świecka medytacja, to mi się to kojarzy troszeczkę ze świeckim państwem, z lewicą, z odbieraniem dzieci rodzinom heteroseksualnym i dawaniem homoseksualistom. A z drugiej strony, jak słyszę medytacja, to mi się kojarzy ze wschodem, Buddą i zabijaniem Europejczyków i torturowaniem jeńców w Korei. Tak, tak. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na te obawy w jakiś sposób? To ja spokojnie, natomiast czy mi uwierzą, to jest druga rzecz. Natomiast tak, znaczy no, mindfulness, sama koncepcja wywodzi się z buddyzmu i trochę jeszcze elementów jest hinduizmu, bo tam elementy jogi się stosuje, więc to dla katolików to już jest straszne, nie? Ale dla egzorcystów już tym bardziej, bo przez ćwiczenia jogi można wprowadzić złego ducha. Ale ty nie jesteś instruktorem jogi. No nie jestem. Ale spotkałeś się z takim zarzutem, że to, co robisz, tak, jest bardzo niebezpieczne duchowo. Znaczy, nie, ja osobiście nie spotkałem. Okay. Tak jak po filmie Szałajskiego, nikt mi oficjalnie nic nie zarzucił. Ale wiadomo, to jak dowiaduję się od tam jakichś kolegów, że coś tam w Warszawie, a to powiedział, a czemu wystąpiłeś w tym filmie, albo coś takiego. Ale to wprost mi nikt nie powiedział. No nie, no jak są twoje książki o mindfulnessie i tam są komentarze, to zdarzają się takie, że są oburzeni ludzie, że ksiądz pisze o jakichś szatańskich rzeczach mindfulnessowych. A tak. Ale to powiedzmy, no to w mediach normalne, że należy dostać strzała. Ale ja wtedy też się wyżywam na nich, nie? W tym sensie ścinam, no i jakoś tam w miarę sobie radzę. No to jak to jest? To nie jest zagrożenie duchowe w takim razie? Nie. To między bajki włożyć te zarzuty, że przez jogę czy jakieś działania medyczne, medytacyjne można złego ducha wciągnąć, to w ogóle. A to, ale sporo ludzi, a zwłaszcza egzorcystów, tak myśli. Ale przez jogę, nie? A jak się zrobi jakiegoś asana i się człowiek położy tak wykręcony, to nie wchodzi szatan do niego? To jest totalna głupota, nie? To jest głupota. Jak tak zdroworozsądkowo pomyśleć, nie? Że na przykład, że człowiek tak skręci nogę, to przyjdzie szatan, albo na przykład za świeczkę, nie? Zgasi pokój i powie, szatanie przyjdzie, albo ktoś, i on będzie taki głupi i przyjdzie w tym momencie. Upośledzony umysłowo diabeł. No, znam księży, którzy setki tysięcy wyświetleń na YouTubie nabili właśnie o opowiadaniu o tym, w jaki sposób nie należy układać ołówków, bo no, jak się coś tam powie, zaklęć, to przyjdzie szatan. No, po prostu ręce opadają. No ale dlaczego? Może to jest groźne właśnie. W sensie, oni mają dosyć poważne argumenty ze Starego Testamentu, na przykład z Księgi Kapłańskiej na ten temat. Nie wiem, mi się nawet nie chce myśleć na ten temat. Po prostu jest taka głupota, że nie.
Bo wciąż jednak uważam, że nawet niezależnie od tego, jakbyśmy się starali, ja bardzo się cieszę z tej rozmowy, jak widz w ogóle, bo ja chciałem takiej rozmowy posłuchać z tobą, żebyś mógł powiedzieć coś więcej niż na 15 minut z jednej strony, ale z drugiej strony mam świadomość, że niezależnie od tego, co zrobimy, to nie dotrzemy do takiej ilości ludzi z tym przekazem, jak jeden z tych czarowników od ołówków Hello Kitty czy Yogi. No. Na pewno. Ale też patrząc chociażby na reakcję pewnych ludzi i na twój film i o ten mindfulness, co ja tu jakby w Polsce... No tak, bo to już jest trzecia czy czwarta... Którą książkę piszesz o mindfulnessie? O mindfulnessie teraz wychodzi trzecia, no i czwarta już jest gotowa natomiast. No. No to gdyby nikt ich nie kupował, to by ich nie wydawali, prawda? To jest tak, że ktoś musi to czytać. No tak. Pierwsza książka wyszła w dwóch nakładach, więc jak na... czyli gdzieś koło 1000 egzemplarzy. Jak na książkę naukową, to jest po prostu cud, nie? Książka naukowa, jak w 50 egzemplarzach się sprzeda, to już jest sukces, nie? No druga poszła, jeden nakład poszedł, bo wtedy ten COVID wyszedł, więc to też spowodowało jakieś tam, no i padnięcie, i wojna, i wszystko się poskładało, że ludzie ani kasy nie mieli, ani... Więc to też był przyczyna. No ale dziwne, że pierwsza poszła w dwóch nakładach, bo ona jest strasznie ciężka, bo ja pisałem to jako habilitację i bałem się zarzutów ze strony katolików chrześcijan, więc ona jest tak mądrym językiem napisana od początku do końca. Żeby nikt nieścisłości nie mógł zarzucić. Nie, tak? żeby bo kto czyta, kto będzie czytał, to tak, nie przyczepi się do niczego, bo to jest tak mądre, tak mądrym językiem napisane, że to nie ma szans jakoś tak. A w jednej trzeciej książki udowadniam, że to jest zgodne, nie tylko zgodne z chrześcijaństwem, ale że mindfulness jest bliższy chrześcijaństwu niż chrześcijaństwo sobie. Że to jest właściwie, do tego powinniśmy dążyć. Że chrześcijaństwo w sensie medytacji, poszło w ślepy kanał. Rzeczywiście na początku te starożytności widzimy zupełnie takie metody jak ten mindfulness, nie? Czyli króciutkie modlitwy w rytm oddechu, na przykład Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, albo Maranata, tyle powtarzane, modlitwa nieustanna tak zwana, tyle. Potem żeśmy poszli jakieś mądrości i to tam nie ma nic medytacji, tylko gadanie, ględzenie, wyobrażanie sobie, co nic wspólnego nie ma z medytacją. No. Ja mam świadomość, że to może być twój ostatni wywiad przed suspensą. Nie, to już dawno by nie. Ale nie, i tak chcę być precyzyjny na wszelki wypadek. Nie, bo coś takiego powiedziałeś, że mindfulness jest bliższy chrześcijaństwu niż samo chrześcijaństwo. Tak. To miałeś na myśli nie doktrynę katolicką, tylko chrześcijańską edukację, tak? To ci chodzi. Znaczy doktrynę można też powiedzieć, bo ta doktryna... Znaczy, doktryna generalnie katolicka jest okej, nie? W sensie teoretycznym, bo to jest machina rzeczywiście profesorów tam. To. Więc w tym sensie obiektywnym jest okej, natomiast praktyczna realizacja jest zupełnie inna, nie? Natomiast mówię, że też buddyzm jakby o tyle ciekawy jest z koncepcji religijnej, że buddyzm pokazuje, że należy niszczyć każde wyobrażenie Boga, że każde wyobrażenie Boga jest zafałszowaniem. Lepiej jest zburzyć to swoje myślenie i wtedy dociera się do prawdziwego Boga. No i w Kościele katolickim były takie trendy, właśnie teologia apofatyczna też w taką stronę szła, nie? Więc że zbytnie precyzowanie to jest blokowanie się na Boga, że ty jesteś taki, nie? Czy tak ktoś medytuje, wyobraża sobie coś tam, mówi do Pana Boga, nie? To w ogóle to co gada to samą sobą, nie? Że jak zauważaj, że ja gadam do Boga, to ja gadam, nie? Mam zauważyć, puścić. I wtedy będę naprawdę słyszał Boga, nie? To mówi właśnie i mindfulness. To, co mogę zrobić, to nie, że wyobrazić sobie, tylko po prostu zauważyć, że to pomyślałem, to moje lęki, to coś tam i wtedy rzeczywiście się otwieram na Boga prawdziwego. Troszeczkę, tak? Tak jakbyś troszeczkę w taki
pośredni sposób atakował troszeczkę duchowość ignacjańską, bo wiem, że nie jesteś koneserem medytacji ignacjańskiej w przeciwieństwie do mnie. Aha, no tak, to już zapomniałem. Nie, ja tylko chcę w obronie powiedzieć, że jednak jezuici na przykład no też z takiej modlitwy jezusowej robią szkolenia, które są bardzo podobne do tego, co powiedziałeś. Dokładnie. Tak. Nie, ale to już też jakby tak patrząc, to nie tylko jakby mam zarzut, nie mam zarzutu, to w porządku, oni naprawdę dobrze robią, natomiast mam tylko, jakby czepiam się tej strony wyobrażeniowej, nie? Oni tam jakieś tam siedzi, tam, jakże na przykład wyobrażam sobie, że jestem z dzieciątkiem Jezus, na przykład jestem osłem, no i patrzę na to dzieciątko, jakie zapachy, no takie sobie, no. Fajne, ale w buddyzmie to samo jest i w mindfulness też stosują elementy współczucia, miłującej dobroci, też jaki jestem dobry, jak współczuję innym. Nie? Oczywiście jest to nieprawda, nie? Więc to można tak, że ktoś wytwarza sobie taki sentyment, jestem taki wrażliwy, nie? W buddyzmie mindfulness, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie? Stąd ja jestem tym przeciwnikiem angażowania w wyobraźni w medytację. Ale oczywiście człowiek jest na pewnym procesach rozwojowych. No, jednemu trzeba to, nie? Dziecko nie będzie medytowało nic, będzie tylko wierszyki gadało i już super, nie? Potem człowiek potrzebuje właśnie takie... No ale potem już wie, że to takie czarowanie, to nie o to chodzi, nie? Że to jest czarowanie. Wiesz, no tylko, że jakby ja tylko troszeczkę minimalnie polemicznie, tylko o to mi chodzi, że w takim świecie, w takim kraju może, gdzie jakby najwyższym aktem religijnym jest zjedzenie kremówki i wyzywanie jakiegoś lewaka, po prostu rekolekcje ignacjańskie i otwarcie się na chrześcijańską medytację jest aktem naprawdę jakiegoś heroizmu duchowego. To jest wspaniałe miejsce w kościele dla mnie. I też dla takich osób, być może właśnie z tego powodu, że ja jestem bardzo jakby amatorem w tych kwestiach, no mnie to bardzo jakby, bardzo mi to pomogło i bardzo mi to otworzyło w tym sensie na wiarę, że ja dzięki duchowości ignacjańskiej wyszedłem z takiego postrzegania, że to ksiądz z mojej wspólnoty czy z mojej parafii musi mi powiedzieć, co Pan Bóg chce od mojego życia, gdzie ja mam iść na studia, tak, gdzie mam mieszkać, tak. Do tego, żeby próbować słuchać Pana Boga właśnie samodzielnie, pod takim też kierownictwem, dokładnie. Ale nie takim agresywnym. Tak, 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 nie narzucaniem, nie? Nie, na pewno dobrze robią, bo mówię z tego, co mówią, chociażby słucham tych, co prowadzą te rekolekcje ignacjańskie. Właśnie to jest zaskakujące, że oni nie narzucają, że tam Bóg do ciebie mówi, nie, czy coś tam powie, nie. Bzdura, nie? On nic nie wie, nie? Jest kierownikiem, tylko powie, że to może od czasu do czasu odezwie się, że to chyba przesadzasz, nie? A resztę nie, bo to jest tak w konfesjonale też dla księży tak pouczają, czy nakazania. Totalny błąd. Skąd on wie, ksiądz, czy kierownik, czy spowiednik, co Bóg mówi do niego. Ja nie mogę stać na drodze między nim a Bogiem, nie? Absolutnie. To jest totalny błąd. Większość księży to robi. To jest taka wielka tajemnica, że spowiedź to jest, ktoś mówi grzechy, ksiądz odpuszcza. Jak widzi, że coś jest tam strasznie niebezpiecznego albo dobrego, no to się powie, koniec. No. Czyli niedobra jest spowiedź, jak ksiądz mówi więcej na spowiedzi niż penitent. No, obserwuję, tak. To jeszcze jak obserwuję niektórych księży, jak ładna dziewczyna przychodzi, to już spowiedź dłużej trwa. To co przy egzorcyzmach. Tak, też miałem to zauważyć. Tak. Więc po prostu... No. Ale dobra, ja jeszcze z tym... Ja wiem, wyszło tak, że o mindfulness, ale słuchaj, bo ja wiem, że tego nie kumają, naprawdę. Czy możesz opowiedzieć, jak wygląda taki mindfulness? Na przykład, jakbyś tak po kolei, takie wprowadzenie do mindfulnessu, na takie zasadzie, jakby to wyglądało fizycznie, jakbyś chciał zrobić? Bo z jogą to sobie wyobrażam, że się trzeba ułożyć w jakiś asan, powykręcać. Znaczy też, jak dobrze joga jest robiona, to jest mindfulness. A w większości jest źle robiona, bo to jest tak.
a że z tej drugiej mojej książki, nie, bo to jest analiza znowu takich wszystkich badań, która technika jest najlepsza. Okazuje się, technika pod względem psychologicznym, neurologicznym, to jest ten mindfulness najlepsza. Na drugim miejscu są koncentracyjne, na trzecim jest właśnie yoga, na czwartym chyba jest mantryczna. I tym się różnią, nie, że koncentracyjne czy yoga za dużo się koncentrują, nie, że uczę się koncentrować nad tym, i to jest chyba skuteczność, a mindfulness jest to, używam koncentracji na oddechu czy na ciele tylko, żeby delikatnie uspokoić myśli, nie? Tylko tyle, a jak już delikatnie uspokoję, bo nie mam szans, po prostu jestem, nie? Odczuwam, słucham, słyszę, widzę swoje rozproszenia, zauważam bardzo delikatnie, nie? Nie ma intensywności, nie? Bo jakby wskaźnikiem zaawansowania jest łatwość, brak wysiłku, nie? I jak stosuję EG do pomiaru tam mózgu ludzi, no i potem ich pytam, nie? Na przykład 3 minuty mają tam medytować, no i potem pytam ich, kiedy było dobrze, źle, no i zazwyczaj jest, jak oni myśleli, że było źle, to było dobrze i odwrotnie, nie? No i tam niektórzy załapują, że na końcu było, rzeczywiście, na końcu mogło być lepiej, bo ja puściłem, nie? Bo tak to wiesz, coś tam próbuje robić. Istotą jest, żeby nawet nie kierować uwagi na coś, nie? Tylko obserwować myśli. Dokładnie tak. Chwytać, nie? Oczywiście ta uwaga musi iść tam, jakąś jedną stronę zawsze musi być, ale tak jak wiesz, się robi zdjęcia, czy kadr jest szeroki, nie? Jest pierwszy obiekt, drugi, trzeci, czwarty. I chodzi o to, żeby praktycznie na równi. I im więcej tych obiektów widzę, mimo że zawsze koncentruję się na jednym głównie, no ono, i na tym polega mindfulness, nie? To są dwie techniki. Skupienie uwagi na czymś, najlepiej na odczuciach ciała i też oddechu, i yoga w tym sensie. Można na słowach. No ale to ja tylko tu wyobrażam, bo to można bez jogi zrobić. To chodzi tylko o to, żeby czuć na przykład, tak? Dokładnie. Że dotykam ziemi, dotykam fotela, oddycham. Ciężaru, dokładnie, tak. Czy przy chodzeniu na przykład też się uczy ludzi chodzić, w jedzeniu. Pierwszy trening MBSR to każdy dostaje rodzynka i zamiast go jeść, no to już ogląda, dotyka, to z 15 minut wącha, słucha, tutaj obraca, no. Więc ludzie mają taki szok, że jakie to... Jeszcze w życiu nic im tak nie smakowało, nie? I mamy na przykład właśnie jedzenie, które też ma, żeby mycie zębów, ja po prostu mam być, nie? I jazda samochodem, może nie jak człowiek kieruje, nie? Bo to musisz być skoncentrowany, ale jedziesz do pracy autobusem czy coś, nie? Zwykle jedziemy, nic nie zauważamy, nie? Bo jesteśmy tu, nie? A co tam będzie, egzamin, albo nic. A ty jesteś, nie? No i mindfulness jest to de facto powracanie do tu i teraz, nie? Nigdy nie jesteś, ciągle ci myśl odlatuje, a sobie przypominasz, wróć. 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 Już cię nie ma, nie? Wróć. Wróć. I wróć. I tyle. Nie, no to jest piękne. Właśnie bardzo pięknie o tym mówisz, bo dla takich ludzi jak ja, i dla tych utraconych, bo dla takich ludzi jak ja, uzależnionych od niebieskiego światła, dopaminy i może z takim rysem pracoholicznym, tak? I że ja cały czas muszę słuchać muzyki, słuchać radio i dostarczać bodźców. Jednak z dużym wysiłkiem, ale próbuję wchodzić w ten tryb i faktycznie jest coś takiego, że największą przyjemnością dnia jest po prostu zjedzenie śniadania. Nie dlatego, że on jest dobry, tylko że całym sobą jestem w tym momencie. Dokładnie. Tak. Że to nawet buddyści mówią, że nie smakuje nie cukier, bo to już jest wyobrażenie jakieś, tylko cukier cukru, nie? To jest jakiś, nie wiem jak to wyrazić, nie? Że to jest, bo to jest też umysł początkującego, nie? Że smakuje cukier, ale nie cukier, tylko jaki smak, nie? Jak zauważy, ile, co jest właśnie jakieś tam inne, nie? My jako dzieci mamy taki wzrok dziecka, nie? Że tam tego miśka, takiego powyrandu w ogóle śmierdzącego w ogóle, dziecko w ogóle taki, no. umysł początkującego, to też jest właśnie mindfulness tego uczy, że tak powinno być, czy tresura szczeniaka, nie? Że nie kar, nie, ściąga się go, krzyczy, kopie, bo to nieraz widzę, jak traktują te psy, nie, po prostu, szczeniak wiadomo, delikatnie, dzień, powracam, aż potem
rzeczywiście już się mózg tak ustawia, hormony, wszystko, że człowiek z łatwością się stabilizuje, lepiej słucha innych. Tak, to nawet ja wiem, że naukowo udowodnione, tak, że zmienia się mózg. Tak, tak, tak. Trochę złych rzeczy powiedzieliśmy o kościele, a mimo wszystko jesteś księdzem. Jak to? To jest interesujące. Mówisz w nietypowy sposób jak na księdza. Podobno. Z mojego punktu widzenia. No nie to, tylko. Jak to się stało w ogóle, że jesteś księdzem? Czy to jest zbyt osobiste pytanie? Ja, to znaczy, no nie. Znaczy, ja zawsze byłem odleciany od świata, nie? Medytacja to pamiętam od dzieciństwa, gdzieś czytałem o buddyzmie, jodze. W ogóle ja żyłem w matematyka to była moja taka działka, byłem od samego początku gdzieś jakieś tam, jakieś dziwne rzeczy, nieludzkie jakieś tam. I no ewentualnie sport jeszcze. Dziewczyny mnie niezbyt interesowały. Ja w ogóle byłem w jakimś tam świecie, nie? No i w tym sensie już jakby... Znaczy nie chciałem być księdzem absolutnie, bo jak widziałem, no między innymi główny motyw, że nie lubię stać, bo mnie nogi bolą i w kościele stanie zazwyczaj to było tragiczne. No i też drugi, tak jak ci księża te bzdury opowiadają do tych kazaniach, czy coś takie, taka magia, to mi nie odpowiadała, nie? No ale, ale ten ciąg, jakby miałem non-stop na pustynię, odejść od świata, wiesz, bo to w ogóle takie płytkie życie. No i potem się taka złośliwa myśl pojawiła, no że jednak iść w stronę stanu duchownego, nie? Czy aby nie? To oczywiście odrzuciłem z wiadomych względów, ale potem mieliśmy taki dobry kontakt, miałem z panią profesor matematyki, nie? Kiedyś mnie tak zaczepiła. Czyli ty coś studiowałeś przed seminarium? Miałem, znaczy zdałem na studia, na informatykę czy coś, ale potem dostałem taką... że jak nie zgłoszę się na praktyki studenckie, przed to były takie, to zablokuję komuś miejsce, nie? No i wtedy mi ten dzwoneczek był, czy aby nie iść do seminarium, no i to mnie zmobilizowało, żeby odebrać papiery i pójść, żeby nie zablokować komuś miejsca, nie? Kiedy miałem tam wątpliwości, czy iść do seminarium, czy nie. No ale to było zaskoczenie z tą profesorką do matematyki, że jeszcze nie wiedziałem, wypierałem ewidentnie, żeby iść do seminarium, a ona pytała, czy przypadkiem się nie wybiera mnie. Oczywiście powiedziałem, że nie, ale mnie to też tąpło, że ktoś, kto cenię, czy mnie ceni, zobaczył coś, co ja nie wiedziałem, absolutnie nie chciałem. Nie? To były takie dziwne rzeczy. No i oprócz tego, że jesteś księdzem na parafii, że odprawiasz mszę świętą, czy spowiadasz, to jak rozumiem, prowadzisz takie trochę świeckie życie, że pracujesz ze świeckimi ludźmi w instytucie. Możesz o tym opowiedzieć, jak wygląda twoja codzienność? No, aktualnie to ja dużo w badaniach naukowych, czy pisanie artykułów, liczenie statystyki, no z tej dziedziny mindfulness głównie, terapia też. No jakieś tam, no też mnie wciągli na klinikę psychiatrii, na UJ, że tam szkole personel do tego stosowania mindfulnessu w przypadku ludzi z psychozą, schizofrenią, czyli najbardziej zaburzonych, co no ogólnie jest lęk rzeczywiście, że ludzie ze schizofrenią, oni są odleciani, jak im się nawet tą długą chwilę ciszy zrobi, to oni zapadną się w to myślenie. Zresztą oni mają zwykle takie skrzywione, oni są właśnie takimi już medytującymi, odlecianymi od świata. Jeszcze jak oni się zaangażują w tą medytację, to im może jeszcze bardziej odwalić. I to jest niebezpieczeństwo. Ale okazuje się, że już w Krakowie jest zainteresowanie, super, a to działa rzeczywiście również, jeśli się dobrze robi tą medytację, to tak nawet w przypadku schizofrenii działa to pozytywnie. Wiem, co chcę powiedzieć, ale nie wiem, jak to wyrazić. Chodzi o to, że są takie osoby, które są skrzywdzone w kościele, no, w różny sposób. Nie tylko właśnie przez pedofilię, co myślę, że już zostało jakby, że już jakby opinia publiczna też rozumie, ale również w inny sposób, również w dorosłym życiu,
jakiegoś rodzaju psychomanipulacją w takich wspólnotach o wyraźnym rysie sędziarskim, czy właśnie przez egzorcyzmy. I tak sobie wyobrażam, jak Ciebie słucham, że możesz być dla takich ludzi taką jedyną stroną Kościoła, jedynym takim obliczem Kościoła, która jest dostępna dla nich, nie? Czy można powiedzieć po reakcjach no te chociażby moje wywiady o mindfulness w kontekście Kościoła katolickiego, że jest ileś tam, rzeczywiście są zaskoczeni, że wreszcie jakiś normalny ksiądz, nie? Co właściwie znowu ci tacy zdrowi katolicy, fundamentaliści, to znowu mnie nienawidzą, nie? Ale niektórzy odkrywają, nie mówi tak gdzieś jakimiś takimi sloganami, jakimiś tam jakieś łaska pada naszego czy coś, nie? Tylko mówi normalnym językiem, nie? Więc to tak, że to jeśli ktoś nabierze pewnego dystansu do Kościoła, czy do tych wspólnot takich psychomanipulacyjnych, no to rzeczywiście, że tak może ze mną nawiązać jakiś tam bliższy kontakt, chociażby właśnie w sensie jakimś tam intelektualnym, jakimś tam, nie wiem. Tak, bo ja na przykład, jak pytałem bohaterki mojego filmu, przed przyjazdem tutaj nawet z tobą, jakie pytania chciałaby ci zadać, bo coś tak pytam, bo sam nie jestem, jak widzisz, dobry w zadawaniu pytań. Nie, więc... dobrze. Ja bym nie wiedział, co zadać pytanie. Właśnie ja też często nie wiem, więc pytałem, no ale jakby troszkę nie za bardzo mi pomogło, dlatego że jedyne jej pytanie było takie, czy na przykład, czy jest jakaś możliwość, czy zgodziłbyś się po prostu ewentualnie kiedyś z nią spotkać, porozmawiać, wejść w jakieś relacje. Dlatego, że dla niej właśnie to, taki twój wizytnok, że jesteś księdzem, ale oprócz tego normalnym człowiekiem, był dla niej niespotykany. Że jak wszyscy księża, których wcześniej spotkała, w ten czy w inny sposób ją krzywdzili. Nawet jeżeli to byli urzędnicy kuriali. Dokładnie. Tak? Czy nawet swoją... No księża mają swoje dziwaczne, jak się słucha kazań, ten tembr głosu, jakieś... To prawda. Po prostu tak, coś tam mówi, nie? Tu patrzy, no nie wypada się śmiać, nie wypada... A to jest taki jednostronny, że często można kazanie powiedzieć praktycznie wszystko, a człowiek jest bezbronny jako słuchacz. No. To już gorzej niż na wykładzie na uniwersytecie. No. No chyba, że ktoś jest, rzeczywiście ma zaburzenia psychiczne, no to tam jednemu koledze. Ha, krzyczą czasami o pytanie. Nie, ale to tak nie, tata powiedział, kocham cię. Tamten skończył kazanie. Okej. Nie, ale też sobie pomyślałem o tych, co jest oczywiście największym dowodem na to, że się mylimy i największym dowodem o słuszności nacierania miejsc intymnych olejem kujawskim. To jest oczywiście to, że jak są msze z modlitwą o uzdrowienie, uwolnienie, to czasami ktoś krzyczy na nich. Prawda? To już jest najwyższy dowód, najistniejszy tam. No, krzyczenie, tak. Aczkolwiek ja się bardziej boję śmiechów niż krzyczenia. Nie wiem, czy znasz taki dar Ducha Świętego jak dar radości? A tak, tylko nie widziałem, no ale tak, no słyszałem. Jak ja byłem na stadionie z ojcem Beszoborą, to było tak, że sektor obok mnie, czyli ktoś z prawej strony sektor, a z lewej strony z pojedyncze osoby, zaczęły się nagle, jak na rozkaz, tak historycznie chichotać. I to było dla mnie bardziej przerażające, niż jakby wrzeszczenie, że chcą mnie zabić. To pamiętam dobrze, tak. No ale niektórzy mają tak, że są, znaczy ekstrawertykami, oni tak wyrażają religijność, nie? To akurat rozumiem, że to są rzeczy ekstrawertykiem, natomiast zastanawiam się, na ile to może być jakaś psychoza udzielona, tak się nazywa coś takiego, że coś takiego, że może, że cała grupa osób może być dotknięta psychozą? Tak. Czy jest coś takiego, co jako psycholog możesz wytłumaczyć, co to jest, jak to działa? To się nazywa... Indukowane, tak? Tak. Psychoza indukowana. Tak. No nie wiem, jak ja czytałem opis tego, to w zasadzie... Tak jakbym czytał opis sukcesu ewangelizacyjnego. W zasadzie objawy psychozy indukowanej, to gdyby trafiło to na biurko biskupa jako opis działalności jakiejś wspólnoty, to on by to uznał za wielki sukces, wydaje mi się. Dostrzegam tu zbieżności. Zresztą ci liderzy, egzorcyści zwykle się wywodzą z ruchów charyzmatycznych, więc oni są oczywiście tymi demagogami, mówcami. Mówią rzeczywiście ekspresyjnie,
ale w sensie obiektywnym takie pierdoły opowiadają, że po prostu mózg boli, ale ci chłoną i są zafascynowani. To ja ci coś powiem, bo ja jeszcze jak robiłem film, teraz też po filmie jeszcze trochę słucham egzorcystów, ale jak jeszcze robiłem film, jest tak, że ja próbuję zestawić wypowiedzi egzorcystów z wypowiedziami ich ofiary. Niekoniecznie z pracy się zgadza, chodzi mi o grupę, tak? To jest jakby dla mnie spójny opis przemocy z jednej i z drugiej strony. I chociaż ja to że rozumiem, że żeby wymontować czyjeś zdanie, to ja musiałem bardzo długo ich słuchać, żeby znaleźć księdza, który uzdrawia z ducha pedofilii, to ja musiałem 3 godziny przesłuchać go modlić. Ale bardziej chodzi mi o konferencję, nie? Że jest coś takiego, jest tak uderzająca jest charyzma tych ludzi. To jest naprawdę, ten ksiądz, który był głównym sprawcą jakby w sprawie Irany, no to jest, jak się czyta tą historię, to jest dla mnie niesamowite, że to są takie zwroty akcji, że wokół niego już się gromadzili przeciwnicy, już był jakiś ksiądz, który widział, że coś nie tak, już byli rodzice tej dziewczyny i widzieli, że coś jest nie tak. I on jedną rozmową trafił zrobić ze swojego największego wroga, swojego największego sprzymierzeńca. I ta charyzma tych ludzi jest właśnie uderzająca. Ja się z tym zmierzyłem na takiej zasadzie, jak słuchałem właśnie tych kazań. Słucham właśnie konferencji, gdzie już wiem, że tam są głupoty. Że wiem, że coś tak ordynarnie głupiego, że jest nieprawdopodobne, żebym w to wierzył. Ale po godzinie słuchania jego, zacząłem się zastanawiać, czy on nie ma racji. Czy to mleko, które przekazuje teściowa, faktycznie nie może opętać mnie. Tak. To jest niebywałe, to jest po prostu... Też, niektórzy się śmieją z tego, nie? Ale ja tak obserwuję właśnie księży, którzy mówią kazanie tym tembrem takim jakimś kościele. Nic, jedno i to samo gada. I patrzy na ludzi, i wszyscy ustanie... kontemplacyjnie. Amen. Wstają i jak potem. A potem jeszcze chwalą to kazanie. Więc ja. Że właśnie ktoś tak mówi tak monotonnie, to właśnie, że. Tak... Czyli mówisz, że cała tajemnica w tym burze głosu. Prawdopodobnie, nie? Taki właśnie. Też ci, którzy treningi medytacyjne prowadzą. Przepraszam, przerwałem cię zdanie. Musisz się zacząć od początku. Chciałem tylko cię wyostrzyć, a przypadkiem wyłączyłem kamerę. Takie monotonne mówienie o niczym, to jest to tak, jakby się wprowadza w ten stan hipnotyczny, nie? I to właśnie wtedy jest człowiek podatny na manipulacje. No nie wszyscy, ale większość jest podatna. No i wtedy rzeczywiście człowiek myśli, że kazanie wspaniałe, a on w ogóle był w innym świecie, nie? On jakby odpłynął. Nie zawsze jest tak, jak mówisz. Też nie tylko jest to tacy egzorcyści, którzy mówią bardzo ekspresyjnie. Pod kątem takiego wystąpienia są właśnie takie momenty wielkiej ekscytacji i takiego bardzo dużego ściszenia głosu. I to powoduje, że cały czas pobudza się uwaga. Więc to jest jakby pod kątem wystąpienia jest bardzo dobre. Więc nie ma tu mowy o hipnozie. Nawet ja byłem pod wpływem tego. To, co na przykład Irena mówiła, nie? Bo ja też to powiedziałem, widzisz, ty po godzinie zacząłeś się zastanawiać, czy to nie ma racji, a ja byłam w tym cały czas, przez 2 lata, tylko w takim środowisku, nie? I jak rozumiem, do psychozy indukowanej jest potrzebny charyzmatyczny lider. Czy jak na przykład jest charyzmatyczny psychopata... To nawet nie musi być genialny, ale grupa. Właśnie psychoza indukowana to jest grupowa, nie? To jest masa ludzi, która... dawanie świadectw z innych rzeczywiści, on się tam unosi albo wpada w szał i to każdego bierze. Natomiast ja to dość... Chodzi o ten element każdego, właśnie to jest zdaniem, że tak z dysocjacją musi być tak, że jakaś trauma w dzieciństwie musi się pojawić, a tu masz tak, że totalnie każdego. Zdrowy człowiek może przyjść na mszę, gdzie się święci olej i sól i on po prostu może ulec jakiejś psychozie, Dokładnie. Czy ja to doświadczyłem niesamowicie u Szołajskiego, jak zawiózł do pastora Lindnera. Zadaję ci cios duchowy i będziesz ugodzony w imieniu Jezusa. Na tym filmie jestem, wyrywek jak tam. On, gdzie pędza diabła z mężczyzny. Tak, tego chłopaka, takiego bisiora. Dostał w pysk pastor tam dość mocno. Ale wcześniej, przy pierwszym egzorcyzmie, by zabił pastora, by miał nóż, bo to był taki
no, no, kryminalista, taki drobny, ale rozbijał te bankomaty czy coś, kradł pieniądze, jeszcze narkotyki ciągnął, i taki przypakowany. No ja jechałem z nim, jeszcze tą Karoliną chrześcijanką, więc czułem się odpowiedzialny, no bo Karolina pojechała dlatego, że ksiądz jechał, nie? A ten znowu był z tamtej bandy, ja się też go bałem, no byłem mu odwali na tym spotkaniu, no to mi przyrąbię, nie? Pomijając to, że jesteś księdzem, przecież jak jest taka okoliczność, że można dostać nożem, to ja też wolałbym być w takim towarzystwie, w towarzystwie kogoś znajomego. No ale mówię o tej scenerii, nie, tam siedzę. Piękne, charyzmatyczne śpiewy i wtedy następuje tam jedna, krzesła lecą, za chwilę druga, trzecia, ja tak siedzę, nie patrzę, najpierw z niepokojem na Karolinę, nie, czy jej nie odwali, no i tego, czy też mu nie szaleje, no a ten jeszcze mnie kontroluje, no, także ja chciałem odejść, że tym, też filmowałem trochę, chciałem odejść, a ten mówi, że nie, bo on się boi tutaj, nie, żeby być z nim, no to dobra, siedzę z nim. Ja muszę jakoś odejść od niego, nie? A potem patrzy na mnie i pyta mnie, czemu ja się nie modlę? A ja mówię, bo ja wolę tak wewnętrznie, pod pełną kontrolą. No, ale popatrzyłem na tą Karolinę i widzę, że spokój mrugła mi okiem, że okej, to okej, nie? Ale jak to tam jeden, drugi, trzeci, ja sam zacząłem czuć, że mi też może odwalić, nie? Tak? Bałeś się, że jest ciebie, wyjdzie demon? No może nie demon, tylko że mi, wiesz, wejdę w te szały, jak wiesz, gdzieś 20 już szaleje, wiesz? Więc to jest... Tak, to prawda, że jak jest na przykład cały kościół spokojnych ludzi, to jest to nietypowe, żeby tam na przykład krzyczeć. Ale jak jest cały kościół, gdzie wszyscy krzyczą, to nagle człowiek czuje się bardzo nieswoje, jak zachowuje się normalnie. Dokładnie. U nas jest taka parafia ludzi, że właśnie się nigdzie... Totalny dystans na mszę, nic nie można, nawet się uśmiechnąć. Czasem, ja czasem coś głupiego powiem, oczywiście nie, bo niektórzy księża tak zabawiają tam coś tam jakieś, ja nie jestem typem zimnym, ale bąkam czasem coś, no to tam parskają, ale od razu jest spokój, nie? I kiedyś grał u nas gościu, który gra tak jakiś, to się nazywa taki, się dmucha tak strasznie. Ja nie wiem, na flecie może. Nie, to jest jakiś armeński... No i tu pytam go, jakie wrażenia, wiesz, no on tam zagrał, coś tam poklaskali i nic, nie. A on powiedział, jeszcze takiej otępnej parafii w życiu nie spotkałem. Ale ja chyba nawet wiem, bo jest taki organista z Warszawy, który gra na tym, jeździ po parafiach i zbiera tam pieniądze za płyty. Tak. To taki może chudy, to nawet ja go znam. Chudy do twarzy. Był chudy, no, chudy łysy. Chudy łysy, tak. Tak, no to ten. To jest jeden. To co robiliśmy razem. Bo jest ten, już nie będę mówił z tej parafii, żeby go nie doksować, ale to jest w Warszawie organista. Tak. Ciekawe rzeczy. Tak. Kurczę, bo dobrze mi się z tym rozmawia, szkoda to kończyć. No jeszcze będziesz pewno w Krakowie, no. Albo ja będę kiedyś w Warszawie, mam być w maju 19. Bo chcą mnie na SWPS, żeby wtłuc psychologom, że mindfulness nie jest niebezpieczny. Biedni studenci boją się... A, boją się w ogóle o mindfulness. Tak, SWPS. No ja jestem zaskoczony, bo dla mnie to jest też świecka uczelnia. No. I mi się wydawało, że oni są w ogóle otwarci. Dokładnie, ja też mówię, no dobra, przyjadę. No widzisz, to jest super, że jesteś księdzem, możesz właśnie odpędzać te obawy o szatanie. Tak. No ale biedni też, to właśnie o psychozach też, że im tłuką, że nie wolno w stosunku do psychozy, no tu akurat ja siedzę na psychiatrii, no i to też jest taki argument, że już doświadczenie. No, to już tak, że nie mogą zlekceważyć, nie, ale profesorów, wiesz, no. Nie za bardzo zaatakują, nie? Szefa jednego i drugiego, że stosuje mindfulness. Oni tam stosują VR jeszcze, żeby nie było właśnie tej ciszy, takiej spokoju, więc oni sobie tam
coś słuchają, oglądają. No. No, ciekawe, to no. Jest ciekawe, że VR, no. Mindfulness, no. To się w szpitalu psychiatrycznym. No. Ja byłem, słuchaj, ja byłem w innym mieście na oddziale psychiatrycznym jako gość, bo tam zawożyłem jakieś rzeczy do fundacji przedwczoraj. I tam jeszcze było pomieszczenie, że elektor wstrząsami się. A, tak, tak. Pacjentów. Ja tak, wiem, tak, że to się dowiedziałem, że to jest jakoś teraz, co się robi w narkozie i że są tak, w jakichś momentach to jest, wiesz, w jakichś momentach to jest użyteczne, ale chodzi o to, że wiesz, depresji, dostrzegam... Trzy depresji nieleczalne jest tak, najbardziej skuteczne tak. I nikt nie wie, jak to działa. Tak, tak. No nie, ale chodzi też, dostrzegam taki duży kontrast między szpitalem, gdzie jest pokój do elektrowstrząsów i brakuje pieniędzy na kredki dla dzieci, a takim szpitalem, gdzie stosuje VR i mindfulness i jakąś muzykę, tak? Jakoś... Projekt to projekty, granty. Okej. I to jakieś potężne pieniądze startowali, aż im odrzucili. No i muszą ograniczyć badania, bo tam rzeczywiście badania poważne robili, wiesz, wszystkich markerów stresu mózgowych, nie? Żeby to udowodnić, że to działa, nie tylko jakieś testy. Jak się robi markery stresu mózgowego? No to krew pobierasz i tam potem jakieś tam badania laboratoryjne. Także tu, więc w sensie badania mózgu, no to nie jest skomplikowane. Natomiast potem, żeby wydobyć te markery, no to... Niezłe rzeczy. No. Ej, to powiedz jakiś projekt, bo ty też przy jakichś takich grantowych projektach pracujesz. No to pierwszy raz nie ten wchodzę w ten na psychiatrii, a drugi mnie wciągli znowu to w Warszawie. To będzie tworzenie aplikacji dla młodzieży, żeby rozwijała im flow, czyli płynność działania w sytuacji wymagania wielkiego wysiłku i stresu, nie? Przy pomocy treningów mindfulness, no bo znaczy ja, oni tam generalnie oni są zafascynowani flow, ale flow nie ma właściwie żadnego wsparcia takiego badawczego czy coś, jest to takie ładne gadanie śliskie, no i to ma być duży projekt, no i tam będzie ciekawe, ja tam w części badawczej, no i potem taki rodzaj będzie gier dla różnych, dopasowanych do osobowości różnych młodzieży, też ewentualnie z pomocą dla rodziców, jakby co się działo z dzieckiem, żeby to coś tam zareagować. No i będzie stosowany, to będzie element płatny, bo normalnie będzie darmowy, ale będzie płatny i będzie system rozpoznawania emocji, stresu na podstawie głosu samego. Tam jak się, to jest niemiecka firma, przy pomocy sztucznej inteligencji tam analizuje głos, no i opracowuje właśnie. No to z tym, że to trzeba dopasować do danego kraju, bo to inaczej się wyraża, więc oni musieliby tu badania przeprowadzić. No ale to jest fajne, nie? Że tam sobie można powiedzieć i już możesz, wiesz, poznać, co się dzieje. Ciekawe, jak to będzie działać, bardzo ciekawe. No ja znowu, no właśnie... Jak nie będzie za drogie, to sobie ściągnę. No. Chyba, że mnie ściągniesz do grupy badawczej. Dużo się stresuję, więc będę dobrym kandydatem. No. Fajne. Chociaż ja na przykład, bo to jest super, są te badania, fajnie, że robicie i chętnie się zapoznam. Z drugiej strony ja mam taki troszeczkę, wiesz, taki niechęć i uprzedzenie do tego, może mniejsze niż egzorcyści, ale do aplikacji, w sensie uważam, że jednak mindfulness to jest coś takiego, czego się nie da nauczyć z aplikacji. Dokładnie. I to też mi ta koleżanka z Uniwersytetu Szczecińskiego, ona buddystką jest, więc ona jest przekonana, wiecie, jej wzdychała tak przez telefon. Tu nie. A ja tłumaczę, że to, no niby tak, ale to jest troska znowu rodziców, młodzież, no i oni argumentują, że młodzież i tak będzie siedziała w smartfonach. Dajmy im coś lepszego niż jakieś tam odmóżdżające rzeczy. No tu jest jakiś argument, nie? Nie, to jest spoko, tylko na takiej zasadzie, że o ile ktoś był na jakiejś sesji terapeutycznej z psychologiem, ktoś go wprowadził do tego człowiek, to później może z tego korzystać. Ale w tym sensie uważam, że dla wielu ludzi byłoby bardziej korzystne wyrzucić telefon, niż ściągnąć aplikację do mindfulnessu. Gdyby oni wyrzucili telefon za oko, to może byłoby bardziej by ich to zbliżyło do mindfulnessu, niż najlepsze aplikacje. No, na pewno tylko jest argument ten, że młodzież i tak będzie się działo. Tak, oczywiście, że tak. Więc super ciekawe. Ale jest faktycznie, widzę na Google Playu zalew takich aplikacji właśnie mindfulnessowych. I to często jest jakby takie gorsze, bo to jest tylko na zasadzie takich, że jest jakiś tam tekst, tak, czy jakaś tam muzyka, a to jakby bardziej zrobione
lepiej, starannie. Tak, bardziej atrakcyjnie, żeby wciągnąć. Ale też nie tłumaczy, bo to jednak są skomplikowane rzeczy. No są, no tak. No i też właśnie taka argumentacja tych rodziców była, tych głównych inicjatorów, że młodzież nie będzie robiła treningi mindfulness, bo to jest trudne. No, a grę to ich wciągnie, jeśli zrobimy grę taką, że to będzie mindfulness de facto. Jak to się uda, no zobaczymy, bo to jest jakby ja bardziej odpowiadam za część badawczą i tam te parę osób, ale potem trzeba przełożyć na język informatyczny i gry, no i tu trzeba będzie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. W projekt jest też włączony Michael Sanderson, to jest taki fajny trener uważności. Taki, który przygotował też treningi dla młodzieży, no i tu on wie, jak tam, jakie właśnie metody zastosować, żeby młodzież chwyciła, nie? No dobrze, no to słuchaj, to w takim razie wszystkiego najlepszego, bo rozmawiamy w Wielki Czwartek, czyli to jest taki święto księży, tak się przyjmuje, bo ustanowienie kapłaństwa, tak, pierwsza msza święta, tak. Wielki Czwartek. Tak. No, ale dla mnie to zawsze kojarzę święta z robotą i z powiedziami, jest po prostu, składają życzenia i dajcie mi spokój po prostu. Kwiatki to uciekam, po prostu zamykam się. Ja też najbardziej lubię tych kwiatów, że takie trochę, szczerze, że tak powiem, ale takie trochę partyjna szopka. No, że, dokładnie. Tak było, że dzieci zapędzają z pocałówki, żeby wyrecytowały wierszy, którego nie rozumiałem. To ja od razu biorę ten kwiatek, o dobra, dziękuję. Dobrze. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, bo opublikujemy to już po tym evencie, więc przez rok zapomną. Podobno ludzie po 8 miesiącach zapominają, można manipulować wyborcami, jak się zrobi jakąś aferę, więcej jak na 8 miesięcy przed wyborami, to wyborcy nie pamiętają, tak. Więc i parafianie nie będą pamiętać tych gorzkich słów. Parafianie wiedzą, ci, którzy stupi już parę lat jestem, to jestem tylko doktorem. W sumie to jest troszeczkę taki też cel polityczny tego naszego wywiadu, że ja po prostu mam już za dużo wrogów i bardzo sobie cenię to, że mogę przyjaźnie porozmawiać z jakimś księdzem, co być może przynajmniej u części osób zwolni mnie z takiego zarzutu antyklerykalizmu, który nie jest zresztą zupełnie bezzasadny. Mam trochę taki antyklerykalny. No ja też mam.